Dzień dobry, kochani. 25 grudnia 2023 roku, pierwszy dzień świąt. Kochani, dziękuję za liczne życzenia świąteczne. Bardzo piękne są. Niektórych wierszyków nie znałam. Bardzo dziękuję. Przepięknie, bardzo mi było miło, że o mnie też pamiętacie. Kochani, jak się czujecie? Objedzeni? Ja sobie powiedziałam, że skosztuję wszystkiego. Zresztą nie wiem, czy słyszeliście, ale jest taka tradycja, żeby skosztować w dzień Wigilii każdej jednej potrawy, żeby się dobrze wiodło w przyszłym roku. No. To potem spać się nie mogłam zasnąć, powiem wam, chyba z tego przejedzenia. Dlatego dzisiaj karta dnia nie o wpół do ósmej, tylko ciut później. Zresztą wczoraj Wigilię nie było lepiej. Pomyślałam sobie, że dostaniecie piękną afirmację, kochani, ode mnie na te święta. Chciałabym, żeby każda osoba, która mnie słucha, poczuła dogłębnie ten przekaz, żeby sobie go wzięła do serduszka. Tarota też mam, ale tarota wylosuję, kochani, z okazji świąt jedną kartę, bo wiadomo, że większość z nas dzisiaj nie pracuje. Raczej tylko nieliczni, więc tutaj nie będzie rad ostrzeżeń. Aczkolwiek zawsze trzeba uważać, kochani, na drodze, jak się idzie pilnować dokumentów, torebek, tak? Uważać, bo jest ślisko też. Kochani, łyk kawy. Ja to mam. Więc odczekać godzinę, się obudzić, to nie, bo muszę iść i nagrać. No. Tą chcę. Dzisiaj, kochani, anielski tarot. Ale myślę, że afirmacji, kochani, zrobimy więcej. O, jak święta, to święta. Szalejemy. Tu będzie karta. Starota. Stoi ładnie. Karta. O Jezus, jakie one wielkie. Nie umiem palców tak zrobić. Dobra. Zobaczymy, ile się zmieści. Jedna. Druga. Trzecia. Czwarta. Przepraszam, Jezus. Piąta. To ja biorę piątą. Jak już kicham na piątej, to biorę piątą. Piąta jest tu na końcu. Piąta, szósta, siódma, ósma. Kochani, osiem widać, osiem kart. Proszę uprzejmie zastanowić się od 1 do 8, którą sobie życzycie. Ja oczywiście piątą. Ale pyszna kawa. Asiu, dziękuję za kubeczek. To już jest rytuał. Kawusia w twoim kubeczku. Ale mi burczy w brzuchu, mam nadzieję, że nie słyszeliście. Przecież ja jestem taka pojedzona. Jest, co to się dzieje z organizmem, nie? A nie spytałam was, jak prezenty, kochani, fajne. Aż jestem ciekawa, jak będziemy rozmawiać. Rydwan, no słuchajcie, piękna karta. Co oznacza rydwan? Jedziemy, uważamy na drogach. Możemy się z kimś, kochani, pogodzić, możemy osiągnąć dzisiaj to, co sobie założyliśmy, czyli na przykład jechać do gości szybko, bezpiecznie i tak będzie. Samodyscyplina, siła woli, ktoś może nas pochwalić, powiedzieć, że ładnie wyglądamy, tak? Siódemka jest dzisiaj ważna i kochani, tak jak na karcie pisze, opiekuje się nami Archanioł Metatron. Ja zaraz zobaczę, czy w książeczce jest coś napisane o tym Archaniele, jeszcze więcej. Archanioł Metatron pisze, może podnieść poziom twojej motywacji i energii, dzięki czemu będziesz mógł wykonać wszystkie swoje priorytetowe zadania. Metatron używa uświęconego geometrycznego kształtu zwanego
Merkabą lub sześcianem Metatrona do wykorzystania osi czasu, co ma na celu jak najszybsze zamanifestowanie się Twoich marzeń w realnym świecie. Zachowajcie dzisiaj, kochani, równowagę z tą kartą. Dostrzeżcie każdą stronę, nie tylko jedną. Tutaj mamy dwa konie, czarny, biały. Może teraz, kochani, jest dla Was czas, kiedy możecie być spokojni. Może warto pojechać do kogoś, może przekładaliście co te spotkania. A ten rytm mówi, rusz do przodu, idź do przodu, po swoje. No. Kochani, od 1 do 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jedyneczki. Jeżeli wybraliście kartę 1. Jestem wdzięczna za wszystkie dary, które zostały mi ofiarowane. Obojętnie, czy Ci się prezent podobał, czy Ci się prezent nie podobał, okaż wdzięczność. Może ta osoba, kupując go, myślała, że sprawi Ci przyjemność. A nie. Zrobimy tak, dwójeczki. Każdy oddech wypełnia mnie dobrem, zdrowiem i bogactwem. Jestem silna i jestem miłością. Każdy oddech wypełnia mnie dobrem, zdrowiem i bogactwem. Jestem silny, jestem miłością. Ale macie piękne te czytania. Trójeczki. Jeżeli wybraliście trzecią afirmację. Czuję się wszechogarnięty. Czuję wszechogarniający spokój, ponieważ wiem, że Stwórca mnie kocha i troszczy się o mnie w każdej chwili. Piękna karta, piękna. Czwóreczki. Pięknie. Z każdym dniem staję się odważniejsza i mądrzejsza. Moja przyszłość jest pełna miłości i obfituje we wszystko dobro. Przepiękna karta. No to zobaczymy te piąteczki. Ja i życie jesteśmy jednym. Cały świat kocha mnie. Zobaczymy szósteczkę. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mego serca, oświetloną blaskiem mej duszy. Ale piękne przesłanie. Jeszcze raz Wam przeczytam. Ufam swojej intuicji. Moje idee są dla mnie źródłem spełnienia. Podążam drogą mego serca, oświetloną blaskiem mej duszy. Siódma. Każdego dnia wzrastam w wierze, mądrości i bogactwie. Możecie sobie te afirmacje, kochani, powtarzać, pisać. Każdego dnia wzrastam w wierze, mądrości i bogactwie. Ósemeczki. Kto chce kartę numer 8? Daję sobie czas i przestrzeń na odpoczynek, spokój, oddech. Wypełniam się dobrem. Pięknie. Daję sobie przestrzeń, daję sobie czas i przestrzeń na odpoczynek, spokój, oddech. Wypełniam się dobrem. I tak, kochani, bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiaj. Idziemy do rodziny, idziemy do znajomych, przyjmujemy gości. Miły świąteczny czas, godzimy się, składamy życzenia do osób, z którymi nie mieliśmy kontaktu, bądź coś nas poróżniło. Bądźmy dla siebie dobrzy. Bądźmy taką osobą, jaką byśmy sami chcieli spotkać.
a zobaczycie, że wszystko się samo poukłada. Góra Wam w tym pomoże, a dzisiaj opiekuje się nami Archanioł Metatron. Kochani, zdrowych, spokojnych świąt jeszcze raz i do zobaczenia. Buziaki.